Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym Mierzymy. Tym razem trochę bardziej letnie ciuchy, ale też dwie bluzy z bardzo fajnej firmy. Firma nazywa się Cavaricci, cavaricci.pl. Tutaj macie namiary na tę firmę, dlatego że kochana klientko, cieszę się, że jestem już w Twoich rękach i mam nadzieję, że będziesz mnie często nosiła. Razem możemy podbić ulicę Twojego miasta. Dziękuję Ci, że mnie kupiłaś. Pamiętaj, że czas realizacji zamówień jest u nas dłuższy, ponieważ każda rzecz jest szyta pod Twoje zamówienie. Liczymy na pozytywne oceny tego zakupu i faktycznie na przesyłkę czekałam 14 dni. Przesyłka była do paczkomatu, ale powiem Wam, że bluzy są rewelacyjne, ale bluzy pokażę Wam na końcu. Natomiast na początku trzy ciuszki, które no, są takie, powiedziałabym, góry letnie. Pierwszy ciuszek jest to sukienka, która przypomina swoim materiałem jeans. Ja nawet sobie tak myślę, że jak są jakieś różne odmiany jeansu, to to może być właśnie taki leciutki jeansik. Jest dosyć cienka, ona nie będzie absolutnie gorąca, jeżeli chodzi o lato. Jak widzicie, ma tutaj guziczki, ma tutaj odcięcie na wysokości bioder, dwie kieszonki. Bardzo fajna, ładna, zdobycz naryneczkowa. Słuchajcie, u mnie tak to się będzie pojawiało. Ale też zobaczcie, jak ona wygląda. No i słuchajcie, ten materiał jest lekko streczowy. Tutaj niewielka doza streczu. Spróbuję znaleźć, ocenić metkę. To jest 100% bawełny napisane, made in Italy. Tego nie wiemy. Aczkolwiek nie jest to taki bardzo sztywny materiał. Też zobaczcie, jak na mnie się układa, ale jest, uważam, bardzo fajna i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to tunika, która ma taki bardzo fajny tutaj materialik i szycie. Wzór etno. Tu wiecie, jakieś koraliki, rękaw 3/4, jakieś koraliki, naprawdę można strój etno zrobić sobie. To jest akurat rozmiar 46, aczkolwiek Wy wiecie, jak z tymi rozmiarami bywa. Różnie. Ja myślę, że zobaczycie sobie, jak na mnie wygląda. Dół ma całkiem, o proszę bardzo, w takie grubsze wzory. Lubię w dekoltach tą taką gumkowość. Tak one się wtedy tak ładnie układają. Też zobaczycie, jak na mnie wygląda. Trzecia rzecz. Zwyczajna koszulka, ale w dosyć dużym rozmiarze. Tutaj to chyba było jakieś 3X albo ileś 3X, tak? No słuchajcie, zwyczajny top z troszeczkę takim rękawkiem, także nie jest zupełnie bez rękawka. Troszkę nie topesz. Ma przeszycie z tyłu, co też zawsze dodaje takiej gracji i ładności koszulkom. No jak wiecie, koszulka nie musi być zwyczajna. Fajna srebrna grafika. W ogóle mi się wydaje, że kolor niebieski ze srebrnym bardzo ładnie współgrają. Także też zobaczycie, jak to wygląda. No i dzisiejsze bluzy. Słuchajcie, zacznę może. Mam bluzę granatową i mam bluzę szarą. Od razu muszę powiedzieć, że są z bardzo dobrego, grubego materiału. Ta szara bluza ma takie fajne rzeczy, takie fajne przeszycia na rękawach. Tutaj tak jakby można było coś zahaczyć, wiecie, taka trochę traperska. One są grubymi bluzami, bo zobaczcie, mają tutaj na podszewce ślicznie, puszyście i cieplutko i milutko. Ta bluza jest fajna, bo ona jest z kapturem, który jest zapinany w zasadzie do końca. I zobaczcie, to jest bluza, która jest bardzo, 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 bardzo długa. Bardzo długa bluza. I ja ją oczywiście dla Was potem przymierzę. No muszę trochę obniżyć kamerę, żeby było ją w całości widać. I mój hit, bluza granatowa, która wcale już nie jest taka bardzo długa. Na granacie od razu jakieś paproszki jak są, a to są paproszki od papierków, to widać. Czerwona nitka, chyba coś ochronnego.
Słuchajcie, tutaj mamy oczywiście, jakby musiała być nazwę sklepu. Jej urokiem i atutem jest kaptur, podwójny materiał, więc tak naprawdę mamy bardzo taki mocny, gruby kaptur. On się pięknie układa, tak wręcz jak czarownicy. I zobaczcie, ona może nie jest taka długa, ale ona ma super krótki przód, a super długi tył. Tak? Mamy tyle różnicy materiału i te rogi. Wygląda cudownie, jest cudowna. Ja oczywiście Wam przymierzę i pokażę, jak wygląda. Także takie ciuchy dzisiaj będziemy patrzeć, ale myślę, że są super wszystkie. Pierwsza sukienka wygląda w ten sposób. Jak widzicie, ja tutaj przymierzyłam do jeansów, dlatego że będę zaraz mierzyć bluzki, mi jest wygodnie. Jest naprawdę fajna. Wygodna oczywiście, Dorota się śmiała, że wygląda jak fartuszek. Być może, ale słuchajcie, jeżeli założymy do tego lekkie sandałeczki, naprawdę będzie fajna. Ona generalnie ma jeszcze sporo miejsca w biuście, sporo miejsca pod biustem. Tutaj nic się nie ciągnie, więc jest szyta bardzo wygodnie. To, że guziki generalnie się czasem rozwarstwiają, to tak, ale ja to zawsze miałam w taki sposób, że po prostu podszywałam. A ona doskonale wciąga się przez głowę. Zawsze można zrobić z nią jeden manewr, żeby zmienić sobie dekolt. I na przykład można w ten sposób. Także taka wygodna, nawet gdyby jej używać na szybki wyskok na miasto, to będzie bardzo fajne. I zobaczcie, rękawek ładny. Tutaj naprawdę jeszcze jest sporo miejsca. Fajnie odszyta, fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Jest trochę streczowa, więc to też nie jest tak, że będziemy mieli problemy z wejściem w nią. Kieszenie, które zawsze... Właściwie kieszenie nie używa się do tego, żeby wsadzać w nie cokolwiek, tak naprawdę. Tylko czasem taki raz... Nie mam co zrobić z rękoma. Pach, mam kieszenie. Także myślę, że za bardzo niewielką cenę, bo ona kosztowała 30 zł, to tak naprawdę... Można sobie pozwolić na coś, co jest jeansowa. Jeans jest zawsze modny w różnych wariantach. Zresztą ja lubię kolor niebieski, więc to naprawdę dobrze pasuje. Z tyłu prosta, zwyczajna. To przeszycie jest w takim fajnym miejscu, ale tak jak mówię, ona jest dosyć luźna. Możemy jako tunikę ją zakładać zimą do miękkich, giętkich gietrów, a latem jako lekką sukienkę. Dawaj wiedźma wodę, a wiedźma w kolejnej koszulce. Zwyczajna, prosta koszulka. Tutaj naprawdę to nie ma być jakaś rewelacja, tylko wiecie, że my najczęściej nie chodzimy w eleganckich rzeczach, tylko najczęściej chodzimy w rzeczach, które są wygodne do wylecenia, do załatwienia pewnych rzeczy. Także ta koszulka tutaj zwyczajna, prosta, tyle że ma fajny design, jest luźna i naprawdę wygląda dobrze. Po prostu. Wygodnie. Do latania, nic się nie ciągnie, na rower, na rolki, na wrotki, wszędzie. I do spodenek jeansowych też myślę, że będzie dobrze wyglądało. Także zwyczajna, prosta koszulinda. Kolory mi się podobają, to jest srebro i niebieski. No i słuchajcie, kolejna bluzeczka, która trochę udaje styl boho, rękawy 3/4. Przede wszystkim ja uwielbiam podciągnięte rękawy, lubię jak są długie, ale lubię je podciągać. Natomiast myślę, że i jeżeli chodzi o jej długość, luz, zadowolenie, naprawdę ma fajny deseń i zobaczcie, jak ładnie wygląda dekolt. Tak, nie jest jakiś porażający, nie jest jakiś wielki, ale tak fajnie się układa. Widzę, że w aparacie wygląda bardziej kratkowo, ale są po prostu kwiaty. Taka od ładna tunika. No i teraz przyszedł czas na bluzy. Pierwsza bluza, bluza szara, to jest ta bluza bardzo, bardzo długa. Tak jak mówiłam, to są grube materiały. Tutaj naprawdę czuć jakość. Bardzo mi się podobają. Zobaczcie, ona naprawdę może nas otulić i ocieplić od stóp do głów. Ona mi sięga za kolana z tyłu. Ekspresy są solidne, materiał jest solidny, szycie jest solidne, posiada niewielki kapturek, posiada
kieszenie. To jest jedna z ważniejszych rzeczy i zobaczcie, że naprawdę z tyłu zupełnie długa, fajna, luźna. Tutaj jeszcze można napakować sobie multum rzeczy i to jest taka otulinka po prostu, taki kocyczek w formie bluzy. Bardzo mi się podobają tutaj te emblematy, które są na ramieniu, dodają takiej jakości. No i oczywiście Dorota już mnie nauczyła, że można zrobić totalne zamknięcie. Nie chcę widzieć tego maseczka, słuchajcie. Bluza pandemiczna. Widać tylko oczy. Pięknie. No bardzo dobrze. Bluza pandemiczna jest spoko. Także, no ja to jestem fanka kieszeni. Zobaczcie długość tej bluzy. Rewelacja, że ktoś pomyślał, że nie musi być wszystko za pympek. Że naprawdę można ciepluteńko się w bluzie otulić. Zobaczcie, ja sobie kupiłam w dosyć potężnym rozmiarze, ale były, mogłam. To jest też ważne. No i druga bluza, moja faworytka ze względu na kaptur, który jest po prostu przecudowny, przecudownie się układa. Naprawdę. Bo ona też jest w dosyć, metka mnie zaraz zeżre, w dosyć specyficznym kroju i kształcie. Słuchajcie, dlatego że przód ma bluzowo krótki, natomiast tył fajnie długi. Zobaczcie, jak ona wygląda nonszalancko. To jest po prostu frak. A zobaczcie, jak pięknie układa się do niej kaptur. Tutaj naprawdę jak prawdziwa czarownica można mieć rewelacyjnie ciepluteńko, ślicznie, ładnie. Bluzy są naprawdę cudne, pięknie odszyte. Dodają kształtu. Kapturek, ja tu się troszkę schylę, zobaczcie, jaki on jest potężny. Jak nawet założycie go na głowę, ostrość mi nie bierze. Bierz mi ostrość na mnie. Jak założycie go na głowę, wygląda, co prawda wyglądacie może trochę jak pi, miasteczka są w park, ale jest wielki, piękny, no i drobne detale. No ale sami powiedzcie, tu muszę się przyznać, kieszenie tu kieszenie z przodu. Czy nie wygląda rewelacyjnie? Wygląda rewelacyjnie. Naprawdę piękny, głęboki granat, super kaptur. Ja jestem zachwycona. No i tym pięknym akcentem, ja może Was troszkę podwyższę, tym pięknym akcentem, nie jest to zbyt długie, mierzymy, ale myślę, że ciuchy są warte uwagi. Mam nadzieję, że skorzystacie. Linki rzeczy nieryneczkowych znajdziecie na dole. Także no zobaczcie, czyż ona nie jest, bierzesz różdżkę i czarujesz. To jest po prostu rewelacja. Piękna, cudowna. Jestem zachwycona. Ja lubię moje szare bluzy, które miałam do tej pory. Są świetne, ale te po prostu biją wszystko na łeb, na szyję. Takie bluzy nie są bluzami codziennie widzianymi na ulicy. I to jest w nich fantastyczne. Naprawdę. Pięknie odszyte, cudny materiał, ciepłe, z misiem, dobre zamki i ten kształt, po prostu ja nie wiem, czy jeszcze sobie nie kupię jakiejś czerwonej, nie wiem, jakiejś takiej po prostu, żeby ją było widać. Ta rewelacja, szara, super, bo długa. Kaptur zwyczajny, ale tu po prostu robi robotę przy szyi. Piękne.